No hej, hej, witam, witam. Trochę już późny wieczór, więc musiałem z ręki zapalić trochę jaśniejsze światło, bo tu już mi przygasało. Tak więc, co tu w tym akwarium piszczy? Tak sobie może nadmienię. Dzisiaj zrobiłem małe pomiary. I oto co mi wyszło. NO3 JBL-em wyszło 5. Z małym haczykiem, no powiedzmy 5 plus. Z olekiem wyszło mniej więcej równe 20 ppmów, czyli tak jak ostatnio podobno było 5 i 20. NO2, NH3 to nawet nie mierzę, bo tam tu nie ma szans, żeby się pojawiło u mnie coś innego niż 0, czyli przyjmujemy 0 i 0. GH, tak jak poprzednio, czyli 24 maj, ostatni pomiar jaki robiłem, przynajmniej taki mam zapisany, a dzisiaj mamy 7 czerwiec, tak? Dokładnie 9 i dzisiaj wyszło też 9, czyli twardość ogólna. KH, dokładnie 24 maja było 2, no i dzisiaj też 2. Normalnie się powtarza, jak, że tak powiem, mortkę strzelił. PO4 ostatnio miałem zapisane 0,25. No dziś poniżej 5, poniżej 0,5 było, to tak wpisałem sobie orientacyjnie, że koło 0,4 powiedzmy, bo tak było ciut jaśniejsze. Niewiele, ale zauważalnie. Czyli PO4 mamy 0,4. No i co tam dalej było? A, pH. pH to tutaj już przymiarkę robiłem. Moczy się pH metr. No, nieco poniżej 6. Czyli w okolicach 6 można przyjąć. A TDS, a to sprawdźmy, bo mi wyszedł 177, ale czy to się potwierdzi? No, 178. Ok. Dobra. No i co tu do kompletu? No to chyba byłoby wszystko. Z takimi pomiarami mniej więcej prowadzone akwarium. Wygląda jak widać na załączonym obrazku. Do ideału pewnie jeszcze daleko, ale tak dla oka to tragedii nie ma. Owszem, tu rośliniarze dużo, dużo się dopatrzą jeszcze do poprawki. Ale tragedii jakichś tam z glonami nie widzę. Poza tam kilkoma roślinami, które sobie nie radzą w tych warunkach, to w miarę jest, myślę, ok. No, ten azot to od dawnych czasów nie wiem, jak obniżyć. To znaczy, już próbowałem, jak wiadomo, tym purigelem, a który teraz jest już wyjęty z filtra. Więc troszeczkę podskoczył. Chociaż zaraz sprawdzę, bo tak. Bywało, że i 50, 20. Zolek pokazywał 50. JBL nawet 30 potrafił pokazywać. To jeszcze było przed włożeniem purigenu. Potem tak spadło 20 do 10, 20 z olekiem, 10 JBL-em. Widzę, było też 6 z olekiem i 2 JBL-em. 18 z olekiem. No tak sobie to nawet o 3 JBL-em.
No, tak sobie to mniej więcej wyglądało. Jak był Puri Gen 3, 5, ale to JBL, no to on i tak mało pokazuje. No a teraz mamy 20, no czyli jakiejś tragedii nie ma. Ta Amazonia, nie wiem, albo ten żwirek przytrzymuje i dzięki temu ona nie wyrzuca nic do słupa wody, bo spodziewałem się i takie były podpowiedzi, że azotem to ona żygnie, dlatego ją tak moczyłem wcześniej, jak to pokazywałem wcześniej na filmikach w wiaderkach, zanim wrzuciłem do akwarium, tam ze 4 tygodnie chyba. 3-4 tygodnie ją moczyłem, już nie pamiętam, żeby wywaliła to, co mogła wywalić do wiaderka, do wody. Wody RO oczywiście, była zalewana wodą RO. No, a tak to w tej chwili nie widzę jakichś negatywnych skutków podłożenia tej Amazonii, a czy jakieś pozytywne? No, ciężko zauważyć. W zasadzie wszystko rośnie podobnie. Aczkolwiek, jak wyciągam korzenie, no to tam widzę, że te korzenie w tą Amazonię przez te woreczki, bo ja mam tą Amazonię nie pod siatką, tylko w woreczkach siatkowych, rzuconą na dno i przysypana jest tym żwirkiem, piaskiem. No to tamte, na szczęście to nie są takie korzenie tych łodygowców, tak jak żabienic czy lotosów nawet. Chociaż żabienice to mają naprawdę strong korzenie. Strong, very strong korzenie. To tam wiadomo, siatki się rwą nawet, takie zwykłe kładzione. To i te woreczki by mi się porozrywały, ale te korzonki delikatne są, nie są takie grube, nie rozchodzą się tak bardzo na boki po całym akwarium, wiadomo. No to delikatnie, fajnie wychodzą z tej Amazonii. Czuję, jak to ta siatka daje lekki opór, ale wychodzą z tej siatki. Przez tą siatkę, o, może tak. I woreczka nie naruszają. Także to mnie cieszy, ale widać, że starają się tam, że wyczuwają tam dobre żarełko i się tam wbijają w tą Amazonię. Także to też pocieszające. No liczę na to, że dzięki temu właśnie się fajnie odżywiają. Do słupa wody staram się właśnie dolewać tego potasu. Staram się dolewać, to widać po pomiarach, że 15 potasu. A, zapisałem tak, podawałem, bo mam zapisane. Dzisiaj było 15 potasu, ostatnio było 13, to było JBL-em mierzone. I teraz i wcześniej, bo mam tylko na potas test JBL-a. Czyli myślę, że w tych granicach można sobie utrzymywać. Tak, to jest raczej zalecane. 0,4 PO4. No to tu można by jeszcze podnieść ze względu na tę niby wysoką wartość według Zooleka 20. To już według JBL, ale on wiadomo zaniża. Pokazuje 5 JBL. No to tam można by sądzić, że tego jest w granicach między 10 a 15 chyba tego NO3 tak naprawdę. No i tutaj trzeba by było ten stosunek troszeczkę poprawić tym potasem. No ale gdzieś tam wyczytałem, że powyżej jednego to raczej w akwarium nie powinno być, bo to tam już byłoby szkodliwe, chyba nawet dla ryb. Czyli tak 0,5 jak mam, to jest jeszcze bezpieczna granica. No tak do 0,7, 0,8 można by spróbować się pobawić, tu trochę podciągnąć. No to ten stosunek z tym azotem, którego nie mam, jak i tak zredukować, no to chociaż lekko poprawić. To by może trzeba było delikatnie podaż tego PO4 zwiększyć. Niedużo, ale troszeczkę, żeby nie przesadzić. No, a ryby pływają. Już po karmieniu to tam nie będę tutaj rzucał im, chociaż głupiki to zawsze coś tam chciałyby sobie podjeść. To nie odmówią nigdy. One dużo się ganiają między sobą.
To dużo energii zwracam, bo to się najżywsze chyba ryby w tym akwarium, te endlerki. No. Nawet lekkie widzę, o. Bąble się pokazują na niektórych roślinach. To nie jest od świeżo wlanej wody, tylko prawdopodobnie one tam sobie już proces fotosyntezy. Nie wiem, czy to tak widać, ale na tej roślinie najwięcej tych bąbelków jest. Na innych w zasadzie prawie wcale. Ale czasami gdzieś tam jakieś pionowe polecą do góry, o. Jak można zauważyć od czasu do czasu, o, pyk. Tutaj tam czasami coś wyleci. O, tam, czyli z tych fioletowych. To chyba aromatyka limofilia, czy jakoś to tam się nazywa. No generalnie delikatny tylna szyba, to nie da się zauważyć tego raczej na filmie. Jest tam delikatny nalot na tylnej szybie, który trzeba będzie przetrzeć. Jak tu wygląda to CO2? A o tak, taki odcień, taki kolor. No, niby zielone jest, niebieski na pewno nie. Nie wiem, czy coś białego znajdę. Może tak. O, taki odcień. Chyba może być. Jak na LT, nie ma co do żółtego doprowadzać. Bo to byłaby, myślę, lekka przesada. Myślę, że roślinom to służy, zwierzakom nie przeszkadza, więc taki poziom. A nawet nie obliczałem, ile to by wychodziło, bo te testy są tak niedokładne, kropelkowe, że liczyć z nich poziom CO2 to też chyba myślę, że to jest bezsensowne, więc nie ma co się z tym za bardzo borykać. Bo to będzie i tak nieadekwatne do tego, co tam jest w rzeczywistości. Przyduchy, jak tam już ile jest, 2,5 roku to akwarium ma, jeszcze ani razu nie udało mi się tu zrobić. Czy to z powodu jakiejś awarii, czy z powodu nadmiaru CO2. Wszystko zawsze było ok pod tym względem. Ryby nigdy nie miały takiego kryzysu, żeby im brakowało tlenu, bo raz, że filtr rusza powierzchnią wody, o, tak jak tu widać teraz. Jest tam kombinacja deszczownicy ze zwykłym wylotem. O. Tu jest wylot, jak widać. A tam wcześniej to, co faluje wodą, to deszczownica lekko ustawiona, lekko do góry, zanurzona pod wodą, ale wyrzuca wodę lekkim łukiem, tak żeby nie było słychać chlapania i rusza tym całym, jak widać. Obszarem powierzchni wody. Tutaj Nessea Gold już widać zaczyna ładne żółciutkie liście puszczać. No chyba odżywa, to mnie cieszy. Coś z niej będzie. Ach, ręcznikiem ruszyłem nogą, a na ręczniku stoi
statyw, sorry. Tutaj też już zaczyna się coś. O, widzimy tu zmarniałe. No i troszkę zaglonione przez to, bo w słabszej kondycji roślina. Trzeba będzie chyba obciąć albo jeszcze odczekać. A tu już zaczyna się coś tam barwić, odbijać. Więc jest szansa, że ten wywłócznik coś tam zaczyna żyć. No, Nessa robi się taka gold. Kto wie, może będzie fajna. Zobaczymy. No i tak to zgrubnie wygląda. Przy piąteczku 7 czerwca. Tu szanowne grono sprząta z dna, co się da. Jak tylko coś się rzuci, to one się na to zaraz rzucają. Tak, że mam spokój z jakimkolwiek, nie wiem, detrusem, resztkami jedzenia. To naprawdę super czyściciele. Bardziej się przydają do czyszczenia takich rzeczy może niż tych glonów z roślin. Bo glonami z roślin to one się chyba tylko delektują, a nie tam najadają. Ale dno atakują zaraz tylko po wrzuceniu czegoś do zbiornika. Momentalnie się pojawiają. O, i tu z prądem od filtra przy szybie wszystko leci i opada. One zaraz się meldują i ucztują. Tu młody przedstawiciel kiryska. O, już jaki duży. Skubaniec, rośnie ładnie. Drugi też gdzieś tam się chowa. Nie jest źle. Także oba przeżyły. No jakoś tak się same wylęgły, same uchowały i same urosły. Czyli w sposób naturalny, bez żadnej mojej pomocy. Wręcz jak ja je pierwszy raz zobaczyłem, to one już prawie centymetr miały. Nawet nie wiedziałem, że mi coś tam takiego małego pływa. Chowały się gdzieś tam po krzakach, to nawet nie były do zauważenia. Ok. Tradycyjnie pistia, która wygląda jak rzęsa wodna. No ale u mnie to już na razie standard. Ale tak pilnowana w takim kółeczku, nie. I pięknie se wędruje po całym zbiorniku, nigdzie nie zacienia nic na stałe. Także mi to pasuje, mi to nie przeszkadza, może sobie w ten sposób egzystować. Nadmiar z tego kółka, jak coś tam zaczyna się za gęsto robić, połowę biorę, wyrzucam i mam z głowy. No okej, nic tu więcej do dodania chyba nie mam. Resztę, czego nie dopowiedziałem, to chyba można sobie douważyć. Wprawne oko pewnie zobaczy więcej niż ja byłbym w stanie tutaj cośkolwiek powiedzieć. I na razie dzięki, tyle. Hej, hej. A jeszcze zanim tam wyłączę, bo spauzowałem, jak zwykle wolę się zabezpieczyć, bo jeszcze coś przyjdzie na koniec do głowy, to po pauzę można odpuścić. No teraz, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć za dużo, ale coś chcę tylko zaznaczyć, że z tym kręceniem filmików i tak dalej, no co się da, krótkie jakieś będę wrzucał, ale ostatnio tam trochę kłopotów się zrobiło w związku z tym, że na święta mi tam tatę zabrali do szpitala i to muszę sobie ze Szczecina do zupełnie innego miasta 100 km dalej do niego w odwiedziny jeździć, a po drodze jeszcze mamę zabierać, czyli razem mi wychodzi 1,5 godziny jazdy, 2 godziny jazdy w jedną stronę, potem 2,5 godziny, bo 1,5 godziny tam do miasta, do rodziców, gdzie mama obecnie
przebywa, bo muszę ją zabrać i jechać dalej już do miasta, gdzie tata leży w szpitalu. Dostał niestety udaru, także no, sprawa jest ciężka, dosyć niewesoła. Z dnia na dzień chłop, który jeździł samochodem, do mnie przyjeżdżali normalnie, tata prowadził auto, teraz to już można będzie o tym zapomnieć. Nawet sam jeść na razie nie potrafi, tak więc nie chcę tu więcej rozwijać tematu, tylko żeby w razie nadmienić i mieć zrozumienie, że z tym kręceniem filmików i z pilnowaniem tego akwarium może być trochę większy teraz kłopot. No i motywacja do tego może być też trochę mniejsza przez to wszystko. Także dbajcie o zdrowie, trzymajcie się, nie lekceważcie zdrowia, nie forsujcie zdrowia, bo to jest coś, czego się nie kupi. Chyba za żadne pieniądze, ani skarby. Dobra, to tym razem już wyłączam, żegnam się. Tymczasem, hej, hej.